W tym filmie zajmiemy się bilansowaniem równań reakcji utleniania i redukcji, będących podstawą bilansowania równań reakcji redox. Jest to niezmiernie ważna umiejętność, którą powinien opanować każdy maturzysta. Istnieje kilka sposobów dobierania współczynników stechiometrycznych w reakcjach tego typu. My jednak skupimy się na najważniejszym z nich, tak zwanym bilansie jonowo-elektronowym, który ma tę zaletę, że przy jego stosowaniu nie jest konieczna znajomość formalnego stopnia utleniania atomu. Przyjrzyjmy się teraz bliżej zadaniu 18 ze starej matury z maja 2015 roku. Celem tego zadania było napisanie w formie jonowej równań reakcji redukcji i reakcji utleniania dla równania reakcji podanej w postaci schematu. Jest to element kluczowy dla tego typu zadań i jego poprawne wykonanie jest niezbędne, aby poprawnie dobrać współczynniki stechiometryczne w reakcji redox. Warto w tym momencie wspomnieć, że zadanie 18 było jednym z czterech zadań stanowiących w arkuszu maturalnym wiązkę, która zaopatrzona była w informację wstępną. Dokładna analiza informacji do zadań 16-19 bardzo ułatwia poprawne wykonanie zadania 18. W informacji tej możemy bowiem przeczytać, że kwas jodowy 1 o wzorze HiO utlenia etanol do aldehydu. W ostatnim zdaniu czytamy ponadto, że w wyniku reakcji jodu cząsteczkowego z jonami jodkowymi powstają trwałe jony trijodkowe. Analiza powyższych informacji pozwala ustalić nam istotne fakty. Po pierwsze, kwas jodowy 1 pełni w analizowanej reakcji rolę utleniacza. To indywiduum pojawi się zatem w rozwiązaniu zadania 18 w miejscu przeznaczonym na wpisanie równania reakcji redukcji. Tym samym oczywiste staje się, że równanie reakcji utleniania będzie dotyczyło etanolu, z którego powstaje etanal. Po drugie, z informacji wprowadzającej dowiadujemy się, dlaczego w schemacie reakcji pojawia się jon I3-. Powstaje on w reakcji jodu z jonem jodkowym, który musi w takim razie powstawać jako produkt reakcji redukcji kwasu jodowego 1. W tej chwili jesteśmy gotowi do udzielenia odpowiedzi na zadanie 18. Zacznijmy od napisania równania reakcji redukcji, które powstanie jako wynik kilku operacji formalnych, które w tym filmie nazwiemy krokami. Wiemy już, że redukcji ulega kwas jodowy 1, a produktem tego procesu jest jon trijodkowy, do którego powstania niezbędny jest jod cząsteczkowy. Zapiszemy to w kroku pierwszym. W kroku drugim konieczne jest uwzględnienie bilansu masy reakcji. Najprościej mówiąc, liczba i rodzaj atomów po obu stronach reakcji muszą być jednakowe. Jeśli tak nie jest, możemy uzupełniać równanie procesu jonami stanowiącymi środowisko reakcji, w naszym przypadku jonami H+, oraz cząsteczkami wody. Po wykonaniu kroku pierwszego w równaniu zgadza się jedynie liczba atomów jodu. Po stronie substratów pojawia się jeden atom tlenu, co oznacza, że po stronie produktów musimy dopisać jedną cząsteczkę wody. W wyniku tego liczba atomów tlenu po obu stronach jest jednakowa. Konsekwencją tej czynności jest konieczność dopisania jonu wodorowego po stronie substratów, tak aby i liczba atomów tego pierwiastka była jednakowa po stronie substratów i produktów. Pozostaje nam teraz do wykonania ostatni krok, bilans ładunku. W poprawnie napisanym równaniu reakcji redukcji, także zresztą utleniania, o czym później, sumaryczny ładunek po stronie substratów, który w naszym przypadku wynosi 1+, musi być identyczny jak sumaryczny ładunek po stronie produktów, który wynosi 1-. Aby warunek ten był spełniony, należy do substratów dopisać 2 elektrony. Tym sposobem poprawnie napisaliśmy równanie reakcji redukcji. Stosując te same kroki, możemy także napisać równanie reakcji utleniania. Wiadomo, że tym razem etanol utlenia się do etanalu. Aby spełniony był bilans masy, w kroku drugim po stronie produktów należy dopisać 2 jony H+. Pozostaje nam teraz dopisać 2 ładunki ujemne,
elektrony po stronie produktów, tak aby sumaryczny ładunek po obu stronach reakcji był jednakowy. Tym sposobem napisaliśmy poprawnie równanie reakcji utleniania. Udzieliliśmy zatem poprawnej odpowiedzi na zadanie 18. Przyjrzyjmy się teraz przykładowym rozwiązaniom zdających oraz ocenom, jakie otrzymali oni za rozwiązanie omawianego zadania. Analiza rozwiązania przedstawionego na tej planszy pozwala stwierdzić, że zdający poprawnie napisał równanie reakcji redukcji, poprawnie stosując zasady bilansu masy i ładunku. W swoim rozwiązaniu zdający uwzględnił jedynie fakt, że kwas jodowy 1, który jest elektrolitem w roztworze wodnym, przynajmniej częściowo występuje w formie zdysocjowanej. Zdający również poprawnie napisał równanie reakcji utleniania. Za swoje rozwiązanie otrzymał 2 punkty. Za rozwiązanie zadania przedstawione na tej planszy zdający otrzymał 1 punkt. Poprawnie napisał bowiem równanie reakcji utleniania. Równanie reakcji redukcji napisane przez zdającego należy uznać za niepoprawne. Pomimo zastosowania zasad bilansu masy i ładunku, zdający w swoim rozwiązaniu nie uwzględnił faktu, że jon trijodkowy jest produktem reakcji jonu jodkowego oraz jodu cząsteczkowego. Analiza odpowiedzi przedstawionej na tej planszy pozwala stwierdzić, że w tym przypadku popełnione zostały aż 2 błędy. Po pierwsze, zdający pomylił równanie reakcji utleniania z równaniem procesu redukcji. Po drugie, błędnie zastosowano zasady bilansu ładunku w równaniu, w którym uczestniczy kwas jodowy 1. Za swoje rozwiązanie zdający otrzymał 0 punktów. Mam nadzieję, że teraz jest już dla Was jasne, jak poprawnie zapisać równania procesów utleniania i redukcji oraz poprawnie zastosować zasady bilansu masy i bilansu ładunku. Dziękuję za uwagę.